Dać nam zrozumienia, że nie chce dać nam czegoś, ale chce nam dać
Ciebie, siebie samego, taki dar osoby. I wiemy doskonale dzisiaj każdy z Was, kto pierwszy raz od jakiegoś czasu zobaczył swoje dzieci, swoich bliskich, swoją rodzinę na Biblii. Każdy z nas doskonale jakoś czuje, co to znaczy dar osoby. Ile to znaczy się spotkać w tym dniu. Dar osoby też doskonale rozumieją małżonkowie, którym rodzi się dziecko, gdy wracają do domu i wiedzą, że to jest doskonale, nie trzeba ich pytać o to, czy są szczęśliwi, są, promieniują często szczęście. Także zmęczenie, tak kosztuje, kiedy się ma dziecko, trzeba podporządkować temu cały rytm swojego życia. Kiedy się ma dziecko, trzeba wstawać w nocy. I ten rytm, ten dar na pewno kosztuje, ale to jest właśnie szczęście. I tak samo jest z Jezusem, który się dzisiaj narodził. Z Jezusem, który do nas przychodzi. Że wymaga, ale prowadzi nas do szczęścia. I kiedy Jezus przychodzi, żeby dać nam siebie, to chodzi o to, żebyśmy najpierw potrafili go przyjąć. No zobaczcie, bracia i siostry, Józef i Maryja. Najpierw Józef przyjął Maryję, która była brzemienna, a przecież mógł mieć wątpliwości. Potem oboje w niepewnych czasach musieli uciekać. Dzisiaj słyszeliśmy, poszli się dać zapisać. Byli w miejscu dla siebie obcym, nieznanym, przyjęli Jezusa. Przyjęli osobę. To jest coś, co może nam się wydawać oczywiste, a jednak ma to swoją jakąś głębię. Ma swoją przenikliwość. I my mamy tak naprawdę naśladować ich. Naśladować Józefa, Maryję w przyjmowaniu Boga. Jak przyjąć Boga? Najpierw przyjąć człowieka. Jakże proste to jest. Jakże prosta jest nasza świętość, bracia i siostry. Żeby to nie zabrzmiało jednak w jakiś sposób górnolotny, albo żeby nie było takiego ryzyka pustosłowia, możemy sprawdzić, czy rzeczywiście umiem przyjmować człowieka. Zobaczcie, minął Adwent. Minął czas naszego prostowania ścieżek Bogu, refleksji, nawracania. Minął ten czas, kiedy mogliśmy jakoś przeglądać się, ile mamy w sobie cierpliwości, pokory, ile tak naprawdę chcemy słuchać drugiego człowieka, ile jesteśmy w stanie otworzyć swoje serce na niego. I dzisiaj możemy też siebie zapytać, czy umiem przyjmować człowieka, czy umiem sprawić, żeby moi bliscy mi zaufali, żeby czuli się ze mną bezpiecznie. Czy jestem w ich sercu ważny? Czy jestem w ich sercu ważny? Tak jest, tyle jest okazji, żeby przyjmować drugiego człowieka, przyjąć jego słabość, przyjąć to życie, które przyjąć jego też słabsze dni. I gdy przyjmujemy człowieka, akceptujemy całą paletę tych ludzkich uczuć, od radości po smutek, to jakoś w tajemniczy sposób, bracia i siostro, w tajemniczy sposób poszerza się nasze serce. Gdy przyjmuję człowieka, to zaczynam przyjmować Boga. Gdy przyjmuję człowieka, to w tajemniczy sposób poszerza się moje serce, że mogę więcej, że mogę go przyjąć, że mogę poszerzać granice mojego serca. Bo Bóg ciągle rodzi dla mnie to nowe życie, to niespożyte siły. W tę świętą noc, dzisiaj, gdy stajemy u żłóbka, i wierzę, że tacy jesteśmy, jako ludzie prości, pokorni, bo właśnie tacy ludzie rozpoznali Chrystusa w żłobku. W tę świętą noc, gdy Chrystus rozpoczyna ziemski marsz do wieczności, nasze ludzkie, wątłe siły dostają wielkie umocnienie, bo oto to, co boskie, łączy się z tym, co ludzkie. Nasz ludzki optymizm, nasze ludzkie myśli zostają podniesione do rangi nadziei. Możemy mieć nieskończoną nadzieję, wieczną. Nasze ludzkie przewidywania, nasze ludzkie kalkulacje. Dzisiaj Jezus przychodzi i chce, żeby stało się naszą wiarą. A nasza ludzka miłość może być powiększona. Jej zakres jest o wiele dzisiaj większy. Nie muszę mówić dość, bo
pozostaje upogacona przez Bożą miłość. Do ludzi Bożego Narodzenia niewątpliwie należeli Matka Teresa, Święty Maksymilian Maria Kolbe i imponują. I ci święci, bracia i siostry, bo oni nam pokazują, że nieraz wąsko patrzymy, jak bezpieczne projekty w życiu chcemy realizować. Jak mało nieraz pragniemy i mało otrzymujemy. I kocham tych świętych, bo oni, budząc się co rano, wiedzieli, co robić, bo byli gotowi, mieli w sobie tą iskrę wewnętrzną, żeby zareagować w jakiejkolwiek sytuacji. Zawstydzają nas i burzą nasz święty spokój. Bo dzięki świętym, dzięki ludziom, którzy ciągle przyjmowali Boga, nie możemy powiedzieć, że zrobiliśmy już wszystko. Nie możemy dzisiaj powiedzieć, że już dość. Dzięki tym ludziom ciągle mamy coś do zrobienia. Duch Święty przecież podpowiadał im gesty, zachowania, pomysły, działania, którego próżno szukać w jakimś podręczniku. To, co nieprzewidywalne, nie podpadające pod żadne schemat. I gdy przyjmuje Pana Boga, to nigdy nie przestaje być twórczy w przyjmowaniu ludzi, w kochaniu ludzi. Tak po prostu. Bracia i siostry, takim człowiekiem, który niewątpliwie uczył się przyjmować ludzi, bo kochał Boga, był Desmond Des. Szeregowiec amerykańskiej armii, który w czasie II wojny światowej chciał bronić swojego kraju, ale miał jeden problem, nie używał broni. I powiedział sobie tak w sercu: nie będę walczył, gdy oni będą się zabijać, ja będę bronił. I zaciągnął się do wojska, gdzie przeżył bardzo wiele trudnych doświadczeń, gdzie był postawiony przed sąd wojenny, gdzie był szykanowany przez swoich kolegów z własnego oddziału za to, że nie chciał używać broni. Ale udało się. Poszedł na front i jego oddział dostał się na japońską wyspę, na której mieli stoczyć swój bój, swoją walkę, a ich oczom ukazał się klif, po którym, gdy wspięli się, widzieli pobojowisko w poprzednich oddziałach. Zaczęli, ruszyli szturmem do walki, stali się z Japończykami po raz pierwszy i w tym pierwszym starciu wydawało się, że jest równo, że nikt nie wygrał, ale przyszło drugie starcie i ten amerykański oddział został zmieciony w pył. I bracia i siostry, ledwo kilka osób wróciło ostatkiem sił do bazy i wydawało się, że jest porażka. Wydawało się, że wszystko skończone. Ale jednak nocą zaczęły spływać informacje, że ktoś pod osłoną nocy po linie, po ścianie klifu spuszcza ciała rannych. I to był szeregowy Desmond. To był szeregowy, który powiedział, że nie będzie walczył i został okrzyknięty bunkiem. To był szeregowy, który kochał Boga i był ciągle twórczy. I w ten sposób szeregowy Desmond przez kilka nocy ratował 75 swoich kompanów i kilku Japończyków, bo w nocy nie odróżniał. Ten człowiek, drogi bracie, droga siostro, miał w sobie właśnie tą twórczość, miał w sobie ten żal miłości i nigdy nie mówił dość. I wcale nie miał planu, na ile będzie kochał, odtąd, dotąd, tylko po prostu, gdy przyniósł tego jednego malanego człowieka na skraj klifu, mówił sobie: Panie, jeszcze jednego. Panie, jeszcze jednego. Taka jest, bracia i siostry, świętość, którą dzisiaj Bóg też chce rodzić w naszych sercach. Przyjmujmy swoje życie. Przyjmujmy w tym życiu innych ludzi. Przyjmujmy w życiu innych ludzi, którzy mają swoje wady, którzy nie są aniołami. Bo będziemy w ten sposób uczyli się też kochać. Kochać Boga. I nie chodzi tutaj o krótkotrwały efekt świątecznych spotkań. Nie chodzi o to, żebyśmy czuli atmosferę tylko chwilowej radości. Nawet dzisiaj, bracie i siostro, wcale nie chodzi o różnice, które są gdzieś między nami. O różnice polityczne, o różnice w wykształceniu. Dzisiaj nie jest ważne, kto jest bogaty, kto jest biedny. Dzisiaj w nocy ważna jest tylko jedna rzecz. Ważne jest, czy jestem zakorzeniony w Chrystusa. Dzisiaj świat się dzieli tylko na tych, którzy mają w sobie to życie. Zakorzenieni w Chrystusa to są ci, którzy
jak taka roślinka, która jest dobrze ukorzeniona, roślinka, która ma dobre korzenie, ma te wartości odżywcze, żeby wzrastać. A jeśli roślina jest słabo ukorzeniona, nie otrzyma tej wartości. Dzisiaj, bracia i siostry, gdy Chrystus niewątpliwie chce przyjść do każdego z nas, łamać te bariery, kruszyć mury, które są między nami, chce, żebyśmy byli zakorzenieni w Niego, w Jego miłość, nie w nasze ludzkie ideały miłości, ale w tą Bożą miłość. To dzisiaj niewątpliwie właśnie tej miłości i tego zakorzenienia życzę sobie i Wam. Amen.